Jack Newsu. Ale tak ładnie wyglądają te druty wysokiego napięcia. Magnusze, zatankuję. Było mrugało, ale no, coś tam jakieś pewnie zwężenie albo coś jest. Co tam mruga, panowie? Jadę w kierunku Kozienic. Jest jakieś zwężenie czy co? Spokój tam, Wojtuś, uspokój, tylko może robię to samo, co i wczoraj, nie? Dzięki, Krzyś, rozumiesz, ja z płytowej przez Konstancin, to cały czas było czysto. To tam powodonka najlepszego. No, trzymaj się. Co robisz? Jedź! Ach, to jest niepomyślne. Jak jest na... wahadło, to się idzie lewym pasem, w zależności. A nie, on se na łuku wyjechał tutaj, to widzieliście zresztą bezmyślnie, bezmózgowiec w ogóle. Tu trzeba zawsze uważać ten zakręt i tamten drugi następny, tu się wsadziłem. Ostatnio, tak. Także tutaj trzeba na tym odcinku, nie tylko na tym, bo on się tak dosyć długo jeszcze ciągnie, tam jeszcze. Tak, za 2 kilometry tutaj trzeba uważać.
się okaże, że znów na Orlenie awaria. To wszystko Tuska ludzie są. Wszystko z Platformy jest. To są prywaciarze tylko pod szyldem Orlenu. I oni strajk robią w ogóle, że popierają Rudego. Ciekaw jestem teraz już po wszystkim, czy nadal będzie to samo, czy nie, bo to już jest, dużo się pozmieniało. Gdzieś tutaj pociąga, między drzwiami chyba mi się wydaje, słupkiem. Tak, gdzieś tutaj czuję palcami, nadzieję, że tutaj zrobić, bo to jest tak nieprzyjemne. Na nerki, na korzonki tutaj, kurczę, pieczone zimno leci, fotel nie całkowicie. Szczelkę, nie wiem, muszę, zresztą jeszcze nie wiem, co z nim będzie i w ogóle. Zobaczymy. Zostaną dwa. No, to za dobrze by to było. Musi 50 jechać. Cichutko i spokojnie miałeś Godzienicę z Woleń. Dzięki Mireczku, tam rozumiesz kurna, ja przez Konstancin od Warszawy śmiem, to też cisza, spokój, tam na bieżąco wszystko szło, powodzenia. Dzięki nawzajem, tam właśnie pomykam, trzymaj się cieplutenko. Przepraszam.
Dobra, wyłączam na razie.